właśnie przede wszystkim, żeby był porządek na ziemi i w powietrzu. Obowiązują nas tutaj dokładnie takie same zasady, jak na każdym lotnisku komunikacyjnym. No i mamy teraz smugacz odpalony. I rozpoczyna się dynamiczny start samolotu Torp T-18. Johan Gustafsson. Powitajmy go, moi drodzy Państwo, drogi bramami pewnie teraz jeszcze spojrzał w naszą stronę i rozpoczyna swój bardzo szybszy pokaz. Nasz gość w Szwecji teraz będzie nabierał wysokości. No, by rozpocząć pokaz potrzebna jest wysokość, jak Państwo wiedzą, wysokości nabiera, potrzebna jest prędkość, od której zaczyna się pokaz dynamiczny, dlatego teraz będziemy przez kilka sekund obserwowali samolot, który właśnie ją nabrał i teraz zmierza już w naszą stronę i rozpoczyna pokaz. Johan Gustafsson. Jego zmontowania
Szwecja prezentuje nam możliwości i piękny pilotaż samolotu Torp T-18. Zapewne ci z Państwa, którzy oglądają pokazy lotnicze i widzą fragmenty tych pokazów w wykonaniu szybowników, tu mogli rozpoznać rękę szybownika. Podziękujemy mu za ten fantastyczny pokaz niesamowitych umiejętności. Jeden, proszę Państwa, z niewielu pilotów akrobacyjnych, który ma uprawnienia do wykonywania akrobacji nocą. I on jest tutaj ulubieńcem gdyńskiej publiczności. On prezentuje nam się tutaj nad morzem przy gdyńskiej plaży. Dziś także będzie obecny w naszej drugiej, tej wieczorno-nocnej części pokazu. Już teraz na nią zapraszamy. Ja przypomnę tylko, moi drodzy Państwo, że jeszcze do godziny 11.30 w momencie pilotu macie przyjemność porozmawiać się z naszymi pilotami. Godzina 11.30 to właśnie Jürgen Kajwitz, a już o godzinie 12.00 pojawi się...